Dzisiaj dostałam ochrzan od Ani, więc wiecie, dzisiaj... Nieprawda. Czy ja wyglądam na osobę, która mogłaby kogoś żalić? Ona nie wygląda, ale ona taka jest właśnie, że ona wam zawsze powie wszystko na wasz temat, wam powie. I dzisiaj mi też powiedziała i ja dzisiaj dlatego jestem taka grzeczna. Bang! I jesteśmy teraz u mnie na kanale w ramach realizowania naszego autorskiego tagu, w którym to zadajemy sobie nawzajem pytania. Jeżeli chcecie wiedzieć, na czym polega ten tag, to koniecznie musicie zajrzeć do filmu, który jest na kanale Łani, ponieważ ja wam tego tłumaczyć nie będę drugi raz, moi drodzy, oj nie, nie. Ulubiona forma relaksu. Czyli teraz ja piszę na kartce tą, która wedle mnie jest moją, a Ania pisze tą, która wedle niej jest jej ulubioną formą relaksu i później będziemy zgadywać. Ja jestem przekonana, że ja doskonale to zgadłam u Ani, ale u siebie to... W ostatnim czasie, powiem ci, to nie jest trudne. No, u mnie też nie. No też tak mi się wydaje, że jak już nie zgadnę tego, aczkolwiek miałam dwa pomysły, obstawiłam na jeden, ale powiem oba, żeby nie było, że nie znam się, bo się znam. No. Ale myślałam sobie na jedno. No to która pierwsza? Ty pierwsza powiedz. Co ja lubię? Nie, czy no co ja, ty co lubisz? Ja lubię. Co ty lubisz? Ja napisałam na mojej, znaczy obstawiłam w mojej myśli generalnie kwestię taką, że świeczki, że koc i telewizor, ale myślę, no generalnie jakiś film w tym sensie, tak? Mhm. Ale też uważam, że drugą taką następną jest taka relaksacyjna kąpiel z pianką, oglądanie YouTube'ów i te sprawy. Mhm. Tak ja to napisałam. A więc dwie te rzeczy trzeba połączyć, żeby u mnie była to prawda, mianowicie koc, herbata, świeczki i niekoniecznie telewizja, a YouTube. Coś oglądanie czegoś. Tak. Leżenia w wannie nienawidzę. Nienawidzę. Zawsze mi się wydawało, że mówisz, że gdzieś się wwalić do wanny, to lubisz. Nie, ja lubię się wykąpać w wannie. Nie lubię prysznica, ale nie mogę być w tej wannie dłużej, bo mnie to ciepło wanny męczy mnie słabo. Tak mi się strudno właśnie, wiesz? Taka jest siostra. A będę mi takie błędne sygnały wysłasz, ale prawda. Specjalnie to robcie prowadzam w błąd, bo wiedziałam, że później będziemy taki tak robiły i że ale wiedziałam, w pierwszej kolejce co powiedziałam? Kos, świeczki, nie, dobrze, nie, no. To jest taki najgłówniejszy element zgadłaś. Dobra, no to dawaj. A ty? Oglądanie kebabów. Proste. Ta-da! Trzeba wytłumaczyć, co to są kebaby. Ja co prawda napisałam hotlosz, motlosz generalnie, tak. Ale to sygnuje to samo. Tak. Obydwie nazwy, że tak powiem, są to neologizmy mojego narzeczonego i obydwie nazwy oznaczają po prostu tureckie seriale. Tak. I nie mam tu na myśli tych, które są w telewizji typu Grzechy, Fatmaguli, jakieś tak. Inne takie. Ja oglądam współczesne, takie młodzieżowe, tureckie seriale. Ania robi nawet napisy do tych seriali. Bo mnie to relaksuje i przy okazji to jest najważniejsze. Uczę tureckiego do tego, więc tak faktycznie. Tak, Ania nawet niektóre pojedyncze słówka może wam zaprezentować. Ewet. To no. Znaczy tak. Więc generalnie uwielbiam tak, takie współczesne tureckie seriale i to jest dla mnie najlepszy relaks. A że jeden odcinek trwa 2 godziny, to powiem wam, że czasem to mam taki relaks, że jak zasiądę rano, tak kończę wieczór. No, no ale to właśnie jest relaks, nie? Na wypasie. No. Dobra, następne pytanie. Tak. Next było? Question, moi drodzy, następne pytanie. Jaką postacią z bajki chciałabyś być? Specjalnie dałyśmy takie trudne pytanie. Tak, bo to jest w ogóle, to jest głupie pytanie, dlatego że żadna z nas tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiała. Ja się dzisiaj zastanawiałam, ale znalazłam idealną postać dla siebie. Dla siebie? Tak. No ja dla ciebie też znalazłam, według mnie idealną. Nawet, no. Ale dla siebie to słabo. No ja też będę miała swój problem. Aha, okej. Okay. No to dobra, zgaduj ty pierwsza. Ty byś się nadawała na śpiącą królewnę. Wiesz co, myślałam o niej generalnie. Myślałam o niej, ale ona się tam użerała z tą macochą, co nie? A ja tak aż bardzo nie analizowałam tych bajek. No, a ja trochę tak, bo ona się użerała, ukuła się, przespała pół życia. Straszne marnotrawstwo. Ja się bardziej widzę jako księżniczka Jasmina z Aladyna. No bo to żartujesz! No bo to bardziej takie właśnie tureckie klimaty, jakiś dywan latający i w ogóle miała taki płaski brzuch i taki piękny ten kombinezon i Aladdin całkiem, więc tak, taką księżniczką Jasminą mogłabym troszeczkę być. To mam powiem. Takie Regina, co spełnia moje życzenia, miałabym mieć butów. Ty już lepiej nie chciałeś mieć butów, ty dobrze, że nie jesteś Jasminą i nie masz żadnego kurde Gina w butelce, bo byś tu ci szafy miejsca brakło. Natomiast jeśli chodzi o ciebie... No kim ja bym chciała być? Jaką postacią z jakiej bajki? Ale miałaś coś. No miałam, ale potem mi tak zasugerowałaś, że z twojego dzieciństwa postać jakaś z bajki. To tej bajki ze twojego dzieciństwa jeszcze nie było. Była. Znaczy tej, o której ja myślałam, bo ja chciałam cię troszeczkę dać w tą, nie wiem czy widziałaś tą bajkę Merida Waleczna.
Taka ruda dziewczynka z lokami, taka bliskata i w ogóle. Nie jest mi to znane. No, bardzo fajna bajka, polecam wam. I właśnie gdzieś tam cię w nią wsadziłam. A tak jakbym miała zaryzykować i w ogóle, to może mogłabyś być Pocahontas. Szela, jeszcze podpowiem ci, że jest to bardzo bliskie do twojego wyboru. Bardzo, bym powiedziała nawet. Jak to usłyszałam, to twoją Jasminę, czy jak ona się tam nazywa, czekaj, a może to faktycznie ten kopciuszek, bo ty lubisz sprzątać. Ja nie lubię sprzątać, ja lubię efekt w porządku. Co z tym kopciuszkiem? Nic. Też nie? Nie. Esmeralda! Z dzwonnika z Notre Dame. Właśnie dlatego, że ja lubię takie... wizualnie takie, wiecie, właśnie tak jak Ania mówiła, takie tureckie, a ja lubię takie właśnie hinduskie, takie trochę cygańskie. Ogólnie taka uroda mi się bardzo podoba. No, moja ekspresja ruchu. Esmeralda bardziej, nie tyle, że jakiś charakter, czy jakaś fabuła, ale właśnie bardziej sam wygląd tej postaci mi się podobał. Więc miałam właśnie albo Jasmine z Aladyna, tylko nie wiedziałam jak ona się nazywa, dlatego wcześniej na kartce sobie napisałam, że z Aladyna, bo nie wiedziałam jak ona się nazywa. Ale na kartce docelowej właśnie mam Esmeraldę, także... Ja też księżniczkę Jasmina. Ja mam Esmeraldę, moi drodzy, i widać, ty jednak, kurde, jesteśmy chyba bratnimi duszami. Troszeczkę. I ostatnie pytanie. Gdzie chciałabyś pojechać? Tak, na wakacje albo w ogóle. W ogóle, tak. Kajtuję. Ja zaryzykowałam, bo mi się wydaje, że ty byś chciała pojechać tam, gdzie ja. Czyli gdzie? Na Hawaje. To moje nie są Hawaje, aczkolwiek no myślę, że tak podobne klimaty, bo ja zawsze sobie, ja odkąd pierwszy raz zobaczyłam na zdjęciach... A ty wiedziałaś, gdzie ja chciałam pojechać? Ja ci zaraz powiem. Bo właśnie, żeśmy to trochę zdupiły w tym momencie, bo ja powiedziałam, gdzie chcę jechać, a ty miałeś kartę. Ale, no dobra, ale to jakby nie ma tego znaczenia, bo ja obstawiłam jakieś Malediwy, tylko ja w sumie nie wiem, tak naprawdę gdzie to dokładnie jest, taka jestem dobra w geografii, że ja nie wiem. Ja też nie wiem, czy są Malediwy. No właśnie, ja też nie wiem. Gdzie są Malediwy? Gdzie są Malediwy? Piszcie w komentarzach, gdzie są Malediwy. My jesteśmy upośledzone, nie wiem, gdzie są Malediwy. Ale zdawałam maturę z geografii, na czwórkę zdałam. Kiedy to było? A ja z biologii. To może komuś powiem, gdzie ma rękę albo nogę, to już łatwiej. A gdzie ja bym chciała pojechać? Na Bora Bora. Myślałam właśnie o tym Bora Bora, powiem ci szczerze, bo tamte właśnie domki na wodzie, o tym potem. Ale na Hawajach też są takie. No właśnie wiem, dlatego mówisz, bo różne klimaty. Możemy pojechać sobie tu później, tam. O, i fajnie. Jakoś się dogadamy. No i fajnie. Czyli znamy się, czy się nie znamy, koniecznie dajcie nam informacje, co o tym sądzicie. Bo w sumie nawet całkiem nieźle wypadły nasze odpowiedzi. I nawet okazuje się, że mamy w niektórych rzeczach nawet wręcz takie identyczne podejście. I to jest trochę tak śmieszne, bo jest grupa rzeczy, w których mamy totalnie skrajne, ale jak widać grupa rzeczy, które mamy bardzo podobne, chyba nie ma tego środka, tak się wydaje. Bo my ogólnie w większości rzeczy raczej jesteśmy całkowicie podzielone. Jak po prostu ogień i woda, jak wschód i zachód, jak północ i południe. Ale wiecie, to ma swoje plusy, bo jak jest na przykład ciężka sytuacja w życiu, to wtedy jak się zasięgnie opinii osoby takiej, która ma diametralnie inne podejście, to można z tego bardzo dużo wyciągnąć i sobie to wypośrodkować i wtedy nagle życie... Samemu sobie znaleźć jakiś środek. Jest lepiej. To jest bardzo duży plus. Słuchajcie, u Ani na kanale zaczęliśmy, u mnie kończymy, więc tam się witamy, tu się żegnamy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. O łapki prosimy tu i tu. Prosimy o łapki w górę i u Ani, i u mnie. I o subskrypcję i w ogóle o zaangażowanie. Prosimy na kolana. Księżniczka Jasmina prosi. I księżniczka Esmeralda. Także kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa!